Angielskie zdania jakoś tak mają, że lubią zaczynać się od there is lub there are, co na język polski przetłumaczylibyśmy jako tam jest lub tam są. Jak dziwnie by to nie brzmiało po polsku, w języku angielskim brzmi to świetnie. Z tego nagrania dowiesz się, jak poprawnie używać konstrukcje there is i there are. Dosłownie znaczy tam jest. W ten sposób wskazujemy na jedną rzecz. A jak wiemy z odmiany czasownika być, to be, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli on, ona, to, zawsze będzie is, he is, she is. Na przykład, there is a girl, tam jest dziewczyna, czyli ona. There is a man, tam jest mężczyzna, czyli on. There is a car, tam jest auto, czyli to ona. Co jednak, jeśli wskazać chcemy na większą ilość ludzi lub przedmiotów? Znów, z odmiany czasownika to be, być, wiemy, że jeśli wskazujemy na więcej niż jedną rzecz, powinniśmy w liczbie mnogiej powiedzieć are, czyli there are, czyli tam są. There are two cars, tam są dwa auta. There are many interesting things in the world. Na świecie są wiele interesujących rzeczy na świecie. Wow. There are two boys and two girls, tam są dwaj chłopcy i dwie dziewczynki. I tu właśnie zwróć uwagę, że chociaż po polsku powiedzieliśmy jest wiele dwóch chłopców, a nie są dwóch chłopców, to po angielsku musimy powiedzieć there are two boys. Skracanie there is i there are. W mowie potocznej zwykle skrócimy there is do there's. Na przykład poniższe zdania znaczą dokładnie to samo, gdy powiemy there is a car jest to samo, co there's a car. I teoretycznie poprawnie jest również skrócenie there are do there, czyli na przykład there are five cars jest tym samym, co there are five cars. No ale jak słyszycie, wymowa there jest na tyle karkołomna, że zwykle ludzie wolą wymówić pełne there are. Dlaczego nauka there is i there are jest taka ważna? Nauka there is i there are jest ważna, ponieważ po angielsku inaczej formułujemy zdania. Nie możemy po prostu przetłumaczyć słówek, bo wyjdą nam bzdury. Dlatego tak ważna jest nauka całych zdań, a nie zakuwanie słówek i nudnych regułek. No i co tu mam na myśli? No, załóżmy, że twojego kolegę dziewczyna wyrzuciła z domu i chcesz go jakoś pocieszyć. Możesz na przykład zwrócić jego uwagę, że świat jest wielki, ma teraz szansę na dużo ciekawszy związek z którąś prawie 4 miliardów fascynujących kobiet na świecie. Powiesz wtedy, nie przejmuj się, na świecie są miliony wspaniałych dziewczyn. I co jeśli nasz kolega jest jednak z zagranicy i musimy powiedzieć to po angielsku? Okazuje się, że musimy zacząć myśleć po angielsku i trochę przebudować konstrukcję całego zdania. Powiemy wtedy, don't worry, there are millions of wonderful girls in the world. I popatrz, takie krótkie zdanie, a tyle ciekawych gramatycznych tematów. Chociaż w języku polskim nie powiedzielibyśmy, tam są miliony dziewczyn na świecie, w języku angielskim musimy powiedzieć there are millions, bla bla bla. Dokładnie tak, jak głupio brzmi użycie w języku polskim w zdaniu tam są te miliony dziewczyn, tak samo głupio w języku angielskim brzmi, jeśli zapomnimy o naszym there is albo there are. Widzimy też tu problem z przyimkami. Uczyliśmy się, że na stole to jest on the table, a teraz na świecie to jest in the world. In czy on? Zero logiki z tymi przyimkami. I musimy dodatkowo dodać słówko of, które samo w sobie po polsku nic nie znaczy i w języku angielskim pełni tylko funkcję gramatyczną. I musimy zmienić szyk zdania. Jeśli słowo w słowo powiemy in the world there are millions of wonderful girls, no zdanie to jest poprawne, ale brzmi tak bardzo poetycko. I zwróć uwagę, że musimy wtedy dodać nie tylko przecinek, ale też tak czy owak nasze there are.
Dlatego musimy po prostu przestawić się na używanie angielskich konstrukcji gramatycznych, gdy mówimy po angielsku, żeby nie robić kalek z języka polskiego. A to wymaga po prostu praktyki. Podobnie będzie z pytaniami. Are there? Is there? Jeśli nasz kolega nadal na zabój zakochany w tej jedynej z niedowierzaniem zapyta nas, czy naprawdę są miliony wspaniałych dziewczyn na świecie? To przy tłumaczeniu tego zdania na język angielski pojawi się kolejny problem. Po polsku mamy słowo czy, które załatwia nam kwestię konstruowania pytania. Ale w języku angielskim nie ma takiego słowa jak czy. Nie możemy dosłownie przetłumaczyć słowa, którego nie ma. W pytaniach po angielsku musimy użyć konstrukcji zwanej inwersją, szykiem przestawnym, to znaczy w celu utworzenia pytania musimy zamienić pierwsze dwa słowa miejscami. Tym samym ze zdania There are millions of wonderful girls in the world robi nam się Are there really millions of wonderful girls in the world? Podobnie będzie z pytaniami. There is. There is a car. Pytanie. Is there a car? Czyli tam jest samochód. Czy tam jest samochód? There is enough time to do it. Is there enough time to do it? Jest tam. Mamy dużo czasu. Czy mamy wystarczająco dużo czasu, żeby to zrobić? Ćwiczenia. There is i there are. Nie wygląda to zbyt skomplikowanie, prawda? Aby jednak nienaturalne dla nas angielskie konstrukcje gramatyczne weszły nam w krew, potrzebujemy jednak dużo, dużo, dużo ćwiczeń i powtórzeń poprawnych angielskich zdań. Potrzebujemy praktyki, nie tylko teorii, żeby się z tym oswoić. Dlatego jeśli jesteś uczniem początkującym, polecałbym Ci już teraz przejść do ćwiczeń na there is i there are na poziomie podstawowym kursu języka angielskiego online speakingo. Link znajdziesz w komentarzu. Natomiast jeśli do tej pory nic jeszcze Cię nie zaskoczyło, próbuję skomplikować ten temat jeszcze odrobinę bardziej. Przyjrzyjmy się takiej wyliczance. Mam na myśli zdaniu, w którym wymieniamy różne przedmioty. Na przykład po polsku powiemy na drzewie są trzy ptaki i kot. Jest jeszcze Tomek i Kasia. Po angielsku powiemy In the tree there are three birds and a cat. There is also Tomek and Kasia. Ok? Chociaż po polsku nie powiemy ani razu tam są, czy tam jest, po angielsku musimy użyć there is i there are w obu tych zdaniach. I czy zwróciliście uwagę na jeszcze jedną rzecz? Mamy tutaj there is Kasia and Tomek. A przecież no ewidentnie to są dwie osoby, czyli powinna być liczba mnoga. Czy nie powinno być więc there are Kasia and Tomek? Otóż odpowiedź jest taka, że obie te wersje są poprawne. Chociaż puryści językowi będą skłaniali się ku temu, żeby powiedzieć there are, to jednak w praktyce there is jest dużo bardziej popularne. Dlaczego? Ponieważ przy wymienianiu przedmiotów z listy nasz pierwszy rzeczownik na liście jest w liczbie pojedynczej. Jest jedna Kasia lub jeden Tomek i dlatego, zupełnie jak w języku polskim, powiemy tak naturalnie In my room there is a table and two chairs. Tak, bo jest jeden stół. W moim pokoju jest stół i dwa krzesła, więc stół jest jeden, więc jest jeden stół. Tak naturalnie nam się mówi. Ale in my room there are two chairs and a table. W moim pokoju są dwa krzesła i stół. I to jest super, nie? Oba zdania opisują ten sam pokój z dokładnie tą samą ilością gratów. Jednak w pierwszym przypadku powiemy najprawdopodobniej there is, a w drugim już na pewno there are. There is czy there are a number of. Kolejnym podchwytliwym przykładem są sytuacje, w której wskazujemy na jedną grupę wielu przedmiotów. Jako, że grupa jest jedna, powiemy raczej there is. There is a number of unnamed stars in our galaxy. Jest duża liczba nienazwanych gwiazd w naszej galaktyce. Można powiedzieć, że w ten sposób podkreślamy to, że są grupą. Jeśli natomiast zapragniemy podkreślić, że jest dużo innych, indywidualnych gwiazd, równie dobrze możemy powiedzieć There are a number of unnamed stars in our galaxy, czyli jest duża liczba nienazwanych gwiazd w naszej galaktyce. Podobnie będzie z takimi zbiorczymi frazami jak
a variety of, szeroki wybór czegoś, a group of, grupa czegoś, ludzi na przykład, a collection of, zbiór czegoś i tak dalej. There is i there are z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Z rzeczownikami policzalnymi sprawa jest prosta. Jak jest jeden, to there is, a jak jest więcej, to there are. There is one cat, tam jest jeden kot, jest jeden kot. There are two cats, tam są dwa koty, czyli jak wszystko, co mówiliśmy do tej pory. Ciekawa sprawa zaczyna się w przypadku rzeczowników niepoliczalnych. Gdy nie możemy czegoś policzyć, woda, water, czy szczęście, happiness, to uznajemy, że jest to rzecz niepoliczalna, ale jedna, no i stosujemy tutaj there is. Na przykład, there is water in my shoe. Mam w bucie wodę. Albo, there is enough happiness for everybody. Jest wystarczająco dużo szczęścia dla wszystkich. There is i there are is much, many i a lot of. Many jest dla rzeczowników policzalnych, much dla niepoliczalnych. Dlatego powiemy, there are many cars, jest dużo aut. There is much water, jest dużo wody. Sytuacja jest bardziej problematyczna z a lot of. I chociaż chciałoby się potraktować a lot of jak taką jednostkową frazę zbiorczą, podobną do tych omówionych powyżej, przed chwilą na przykład there is a variety of coś tam, to jednak większość językoznawców skłania się ku opinii, że a lot of znaczy dużo, wiele i funkcjonować powinno tak samo jak much i many. To znaczy, there are a lot of cars, jest dużo aut, bo auta są policzalne, ale there is a lot of water, jest dużo wody, bo woda jest niepoliczalna. There is a very nice English course for you. Jeśli chcesz poćwiczyć wszystkie te konstrukcje w praktyce, tam jest bardzo fajny kurs angielskiego dla Ciebie. Najważniejsza jest umiejętność zastosowania there is, there are i wszystkich innych konstrukcji gramatycznych i słów w praktyce. A niestety tego nie nauczymy się z książki, ani z bloga, ani z YouTube'a. Tego możemy nauczyć się jedynie poprzez praktykę. I nie nauczymy się mówić długopisem ani klawiaturą. Jeśli chcemy być w stanie się z kimś dogadać, musimy zaciągnąć do pracy nasze gardło. Dlatego właśnie polecam kurs języka angielskiego online speakingo. I to ciekawe, bo na kursach online zwykle nie mówimy, tylko uczymy się oczami, a na speakingo jak dziecko uczysz się całej gramatyki i słownictwa, nie przejmując się teorią, a one same wchodzą Ci do głowy. Bez najmniejszego stresu rozmawiasz po angielsku ze swoim telefonem lub komputerem, który, uwaga, rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia, więc nie utrwalasz sobie błędów. To nie tylko bardzo skuteczna, ale również przyjemna metoda nauki języka angielskiego, bo w 100% polega na rozmowie po angielsku. Zresztą najlepiej wypróbuj na sobie pierwszy tydzień testowy na stronie www czy w aplikacji na telefon bez żadnych umów, bez żadnych zobowiązań i jeżeli będziesz chcieć, możesz kontynuować dalej w bardzo dobrej cenie. Okej, czy wszystko jest jasne z naszym there is and there are? Jeżeli nie, pytajcie proszę w komentarzach, a jeśli spodobał Ci się ten film, polub go, zapisz się do kanału Speakingo, żeby nie przegapić kolejnych nagrań.